25 marca 1918 roku ogłoszono niepodległość Białoruskiej Republiki Ludowej. 106 lat temu ogłoszono naszą państwowość, która losami prób została przywrócona w 1991 roku utworzeniem Republiki Białoruś. Ale dojście Łukaszenki do władzy zagroziło naszemu krajowi i naszej państwowości. To Łukaszenka otworzył na Białoruś drzwi do rosyjskiego świata. W 2020 roku zrobiliśmy krok w kierunku obalenia dyktatury, ale dyktatura ponownie pogrążyła nasz kraj w atmosferze przemocy. Reżim Łukaszenki jest tym, czego Rosja używa na Białorusi w swoich neoimperialnych interesach zamiast czołgów i rakiet, ale w tych samych celach co na Ukrainie. W celach zniszczenia białoruskiej państwowości i narodu białoruskiego. My, Białorusini, musimy spełnić nasz historyczny obowiązek. Musimy uratować nasz kraj. To jest nasza odpowiedzialność. I wrócimy, na pewno wrócimy na wolną, niepodległą Białoruś, ale wsparcie naszych partnerów, Polski i innych demokratycznych krajów świata jest dla nas ważne. Jestem pewien, że zrobimy to, co wyznaczyła nam historia, a wolna, demokratyczna, europejska Białoruś będzie żyła wiecznie we wspólnej Europie. Żywie Białoruś!